Wielką burzę, a w zasadzie skandal wywołał film Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało, który miał być taką odpowiedzią telewizji polskiej na zabawę wchowanego braci Sekielskich. Film o aferze pedofilskiej, a wiele gwiazd już zapowiedziało, że spotka się z jego autorem w sądzie. Czy mają ku temu jakieś podstawy? O tym w moim dzisiejszym vlogu. Film Nic się nie stało opowiada o aferze pedofilskiej dotyczącej osób związanych z pewnym modnym sopockim klubem. Sprawa jest w sądzie, są konkretne akta, są konkretne zeznania i cała historia byłaby naprawdę poruszająca, gdyby reportaż Sylwestra Latkowskiego opowiadał po prostu o tej sprawie. Natomiast autor filmu wpludł niby tak całkiem niechcący informacje o gwiazdach, które w tym klubie również bywały. Ta sytuacja oczywiście rozpaliła ciekawość widzów, ponieważ każdy chciał się dowiedzieć, czy faktycznie Borys Szyc, czy Kuba Wojewódzki, a może Adam Nergaldarski mieli coś wspólnego z wykorzystywaniem nieletnich, nawet 14-letnich dziewczynek, które potem były szantażowane. Okazuje się jednak, że autor reportażu nie ma na to żadnych dowodów. Po prostu wykorzystał prywatne zdjęcia gwiazd i powiedział, że to ten klub, w którym od czasu do czasu bywały te gwiazdy. I to wszystko. To trochę tak, jakby nakręcić reportaż o jakiejś aferze na lotnisku i powiedzieć, to z tego właśnie lotniska gwiazdy i bogaci celebryci odlatują na swoje luksusowe wakacje. Radosław Majdan, Borys Szyc, Jarosław Bieniuk już zapowiedzieli, że chcą z autorem reportażu spotkać się w sądzie. Ale czy Sylwester Latkowski zrobił coś nielegalnego? Na pewno był sprytny, ponieważ wykorzystał zdjęcia osób publicznie znanych, osób publicznych i to takie zdjęcia, które te osoby same upubliczniły. Temu, że te gwiazdy bywały w Zatoce Sztuki, nikt nie zaprzeczy. Fotografowały się, nawet brały udział w akcji obrony klubu przed zamknięciem. Jednak faktycznie kontekst wykorzystania ich zdjęć był, powiedziałabym, chyba dziennikarsko niemoralny. Rozmawiałam na ten temat z Michałem Wiśniewskim, który stwierdził, że chyba Sylwester Latkowski miał poważny problem, ponieważ chciał zrobić mocny dokument, ale po prostu zabrakło mu dowodów na to, że show biznes jest w jakikolwiek sposób zamieszany w całą tę aferę. Znając rynek mediów i mechanizmy w nim funkcjonujące, muszę Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że doszło do kolaudacji tego filmu, który wyglądał pewnie zupełnie inaczej i dotyczył afery pedofilskiej związanej z klubem Zatoka Sztuki. Jednak w tym filmie nie pojawiały się żadne znane nazwiska i pewnie ktoś z decydentów stwierdził, że przecież to się nie obejrzy. Bo naprawdę takie ujęcia z tą doklejką zdjęć gwiazd z Instagrama można chyba zrobić w ciągu 10 minut montażu. Najbardziej smuci fakt, że ta cała sytuacja spowodowała, że wszyscy odwrócili wzrok od najważniejszego problemu, czyli cały czas niezamkniętej sprawy molestowania małoletnich. W końcu teraz na językach wszystkich są gwiazdy i w ten sposób ten film niesie się taką reklamą, takim marketingiem szeptanym. Czy na pewno o to chodziło Sylwestrowi Latkowskiemu? Z mojej rozmowy z Michałem Wiśniewskim wynika, że, zresztą tak Michał mówi, to Sylwester Latkowski jest tak naprawdę główną gwiazdą swoich filmów. Nie wiem, czy w tym przypadku chlubną. Sylwester generalnie, no myślę, że to jest żadna tajemnica, jest głównym bohaterem swoich filmów. A jeżeli chodzi o aferę, to ja jeszcze mam taki apel do rodziców wszystkich nastolatków, nastolatek. Co takie dzieciaki robią w nocnych klubach? Dlaczego na to pozwalacie? Tak naprawdę do tej całej sytuacji mogłoby nigdy nie dojść, gdyby dzieci nie były puszczane samopas. Kochani, tym razem szczególnie zależy mi na Waszych komentarzach, żebyście napisali, co myślicie o tym, że Sylwester Latkowski wykorzystał zdjęcia gwiazd w swoim reportażu. Co myślicie w ogóle o tej całej aferze? Piszcie, jestem ciekawa Waszych opinii, postaram się również odpowiedzieć na każdy komentarz. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Zostawcie suba, zajrzyjcie do mnie na Instagram i na TikToka. Widzimy się za tydzień, cześć!